To kolejny polityczny atak na samorząd z użyciem służb specjalnych, powiedział prezydent Radosław Witkowski, odnosząc się do wyników kontroli przeprowadzonej przez CBA. Sprawa dotyczy zasiadania prezydenta w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego. Byłem obiektem kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Odmówiłem podpisania protokołu pokontrolnego. Nie zostały w nim uwzględnione, przedstawione przeze mnie oczywiste fakty, które przeczą postawionym przez biuro tezom. Agenci twierdzą, że zasiadając w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego zostały naruszone przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W ocenie CBA Skarb Państwa nie był większościowym udziałowcem spółki, która powołała prezydenta Witkowskiego do Rady Nadzorczej. Jest to nieprawdą, gdyż ustawa z 27 sierpnia 2009 roku przeniosła własność tych akcji na rzecz Skarbu Państwa. Moje działanie w tej sprawie było całkowicie zgodne z prawem, a fakt zasiadania w Radzie Nadzorczej był powszechnie znany. Znalazło się to także w moim oświadczeniu majątkowym. Gdy sprawa zasiadania w Radzie Nadzorczej wzbudziła kontrowersję, że poświęcam na to czas, który powinienem poświęcić naszemu miastu, z zasiadania w Radzie zrezygnowałem i dla zamknięcia tej sprawy oddałem wszystkie zarobione tam przez 4 miesiące pieniądze. Mowa o kwocie 11 944 zł i 16 groszy. Prezydent uznał, że od samorządowca wymaga się więcej, a prezydent miasta musi skupić się wyłącznie na sprawach mieszkańców. Niestety, dziś to agenci CBA, a nie niezawisły sąd, decydują o wyniku postępowania, które wszczęli. Jednak już dziś zapowiadam, że wykorzystam wszystkie środki prawne w tej sprawie. Jestem przekonany, że po Lublinie i Łodzi to kolejny polityczny atak na samorząd z użyciem służb specjalnych. Centralne Biuro Antykorupcyjne próbuje pozbawić mnie mandatu prezydenta miasta, mandatu, który otrzymałem od mieszkańców Radomia w wyniku demokratycznych wyborów, które wygrałem z kontrkandydatem z partii obecnie rządzącej w kraju. Najbliższe tygodnie i miesiące, jak podkreśla prezydent Radomia, zdecydują więc nie o losie jego jako prezydenta miasta, ale o przyszłości nas wszystkich, o tym, kto ma prawo decydować o Radomiu. Będzie to walka o to, kto ma prawo wyboru gospodarza miejsca, w którym mieszka. Czy decyzje podejmować będą mieszkańcy, państwo, czy decyzje będą podejmowane w zakulisowych gierkach z udziałem służb specjalnych. Radosław Witkowski zapewnił jednocześnie mieszkańców Radomia, że zarówno urząd, jak i prezydent miasta będą pracować normalnie. Zrobię wszystko, żeby ta sytuacja nie miała żadnego wpływu na pracę urzędu. Kilka godzin później Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że zamierza skierować wniosek do Rady Miejskiej o wygaszenie mandatu prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński przyznaje, że to nie jest zaskoczenie. Identycznie wyglądała procedura w innych miastach, w których CBA uderzyło w samorząd. Prezydent działał zgodnie z przepisami ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zapowiedź skierowania wniosku o wygaszenie jego mandatu wcale nie oznacza, że naruszył on przepisy ustawy i że ten mandat straci. Prezydent zamierza wykorzystać w tej sprawie wszystkie możliwe środki prawne, w tym również gotów jest skierować sprawę na drogę sądową. Tu mówimy najpierw o Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, a jeśli okazałoby się to konieczne, także o skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dopiero orzeczenie NSA zakończy sprawę. W świetle opinii prawnych, które posiadamy, jesteśmy przekonani, że decyzja niezawisłego sądu będzie korzystna dla prezydenta, podkreśla Mateusz Tyczyński. Radomianie mogą dzielić się z nami swoimi pomysłami. My na te pomysły czekamy. Mamy nadzieję, że one będą równie ciekawe jak w latach ubiegłych, a może nawet ciekawsze. Można już zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego 2018. Propozycje mieszkańców będą przyjmowane do 25 stycznia. Podobnie jak w tym roku, na ten cel zostanie przeznaczona kwota 4 800 000 zł, czyli po 800 000 zł na obszar. Budżet obywatelski to jest ten czas, kiedy mieszkańcy Radomia mają szansę takiego bardzo bezpośredniego wpływu na to, co się wokół nich dzieje. Z budżetu obywatelskiego zostało zrealizowanych mnóstwo drobnych, ale nie tylko drobnych rzeczy w Radomiu. To są takie prozaiczne rzeczy jak place zabaw, boiska, remont chodnika, ale też bardzo wiele ciekawych, potrzebnych projektów, tak zwanych miękkich, czy to kulturalnych, czy naukowych.
Projekty można składać m.in. drogą elektroniczną, wchodząc na stronę www.konsultacje.radom.pl, rejestrując się lub logując i wypełniając formularz. Można również złożyć projekt w formie papierowej, pobierając formularz ze strony konsultacje.radom.pl lub zgłaszając się osobiście do stałych punktów przyjmowania wniosków, czyli do Biura Rady Miejskiej, Biura Obsługi Mieszkańców, Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta oraz Centrum Organizacji Pozarządowych. Istnieje również możliwość złożenia projektu w mobilnych punktach przyjmowania wniosków zorganizowanych w Galerii Słonecznej, Leclercu, Centrum Handlowym Echo oraz w M1. W okresie składania wniosków pracownicy Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta będą przeprowadzać badania ankietowe na przystankach i w autobusach dotyczące budżetu obywatelskiego, zachęcając mieszkańców Radomia do składania swoich pomysłów w tegorocznej edycji. Jeśli chodzi o to, jak mieszkańcy odbierają te ankiety, mogę powiedzieć w tej chwili tak, że bardzo chętnie uczestniczą. Mogę w tej chwili również powiedzieć, że świadomość mieszkańców co do samego budżetu obywatelskiego jest bardzo duża, wręcz zaskakująca na 100% badanych, powiedzmy 90% wie chociaż co to jest budżet obywatelski. Spora część również brała chociaż raz udział w głosowaniu. Zgodnie z harmonogramem lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie podana do publicznej wiadomości do 5 maja. Głosowanie rozpocznie się 15 maja i zakończy 14 czerwca. Zwycięskie projekty poznamy w połowie lipca. Taniej i wygodniej jest od tego roku dla posiadaczy radomskiej karty miejskiej. Radomska Karta Miejska w pierwszej kolejności zastąpiła papierowe bilety miesięczne i okresowe. Od 1 stycznia można na niej kodować także nowe bilety autobusowe, w tym szkolne, ważne 10 miesięcy i semestralne, ważne 5 miesięcy. Od nowego roku obowiązuje nowa cena za przejazd jednorazowy z użyciem karty miejskiej. Obniżyliśmy tę cenę z 2,80 do 2,40 i dziś za przejazd komunikacją miejską na dowolnej liczbie przystanków będziemy płacić i płacimy 2,40 zł. Za bilet ulgowy zapłacimy 1,20 zł. Przejazd na trasie do dwóch przystanków będzie jeszcze tańszy, odpowiednio 2 zł i złotówka. Kolejną funkcją, którą dołączyliśmy do karty miejskiej, którą bardzo mocno promujemy, ale już też ona okazała się sukcesem, to bilet dla seniora. Za 100 zł rocznie możemy, seniorzy w wieku od 65 do 70 lat mogą jeździć za 100 zł rocznie wszystkimi autobusami na terenie naszego miasta w dowolnej ilości. Od grudnia do stycznia Urząd Miejski wydał 1000 kart seniora, które przełożyły się na kolejny 1000 wydanych radomskich kart miejskich. Osoby, które ukończyły już 70 lat, mogą korzystać z komunikacji miejskiej za darmo. Władze Radomia przypominają, że wyrobienie karty miejskiej oraz radomskiej karty seniora jest bezpłatne. Radomska Karta Miejska w tym roku uzyska też szereg nowych funkcji. Od 2 stycznia Biblioteka Miejska i wszystkie filie Biblioteki Miejskiej w naszym mieście przechodzą z systemu zwykłych kartek papieru zalaminowanych na system karty miejskiej. To znaczy, że poza biletem będziemy mieć już kartę biblioteczną. Od 1 kwietnia karta miejska pozwoli na wypożyczenie roweru ze stacji rowerów miejskich. Jak mówi wiceprezydent Frysztak, miasto przygotowuje się także do wprowadzenia możliwości płacenia pieniędzmi z e-portmonetki za parkowanie w strefie. Wyrobienie imiennej radomskiej karty miejskiej jest bezpłatne. Wystarczy wypełnić wniosek i z dołączonym zdjęciem złożyć go w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji przy ulicy Traugutta lub w punktach MZDiK przy Traugutta 2, Malczewskiego 15 i Limanowskiego 74. Kwesta prowadzona przez blisko 350 wolontariuszy, koncert na Placu Jagiellońskim i szereg innych imprez towarzyszących. Tak będzie wyglądał radomski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dobrze, że Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy nie szkodzą żadne burze ani sztormy, że kolejny finał ogólnopolski, ale też i kolejny finał w Radomiu przed nami. Zapraszam i zachęcam wszystkich Radomian do gry w tej wielkiej i niezwykłej orkiestrze. Jak co roku będziemy mieli okazję wesprzeć i tych najmłodszych, i tych najstarszych. Władze miasta przeznaczyły na organizację niedzielnego finału 15 tysięcy złotych. Prezydent, podobnie jak w poprzednich latach, przekazał też przedmiot, który będzie mógł zostać sprzedany w sklepiku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Saperka, która towarzyszyła nam w maju,
4 maja w trakcie rozpoczęcia prac przy budowie Radomskiego Centrum Sportu. Wtedy mieliśmy okazję wspólnie inaugurować wielkie dzieło, jakim jest budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Stadionu Radomiaka. Pierwsza symboliczna łopata i ta saperka, która nam towarzyszyła. Mam nadzieję, że z roku na rok ten przedmiot będzie miał coraz większą wartość. Finały WOŚP w Radomiu są organizowane od 2002 roku. Do tej pory udało się zebrać ponad 2 miliony złotych. Tymczasem radomskie szpitale otrzymały sprzęt o wartości ponad 3,5 miliona złotych. Każdą złotówkę, którą Państwo wrzucicie z tej puszki, wróci do nas. Wróci do nas, proszę Państwa, w zeszłym roku każda złotówka wrzucona do tej puszki wróciła w postaci sprzętu tego wysokospecjalistycznego, kardiomonitorów, ciśnieniomierzy, podnośników specjalistycznych, łóżek, które Państwo zobaczycie. Wszyscy nasi pacjenci leżą na komfortowych, elektrycznie sterowanych łóżkach, na doskonałej klasy materacach przeciwodrzeżynowych, które kosztują po kilkanaście tysięcy złotych. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany przez Hufiec ZHP Radom Miasta odbędzie się w niedzielę, ale imprezy towarzyszące trwają już od kilku dni. Na Placu Jagiellońskim, jak już wspominałem, koncert. Stawiamy jak zwykle na radomskich wykonawców, chociaż mamy akcent także zewnętrzny, to znaczy w rytmach muzyki australijskiej, bo w coverach zespołu AC/DC zagra też dla nas zespół Cztery Szmery. Poza tym znani radomscy wykonawcy Alisti, Renesans, Mistrz Małgorzata, Scream. Także będzie się działo. Podczas finału odbędzie się też wiele innych imprez, m.in. wystawa historyczna, którą w Galerii Słonecznej zaprezentują rekonstruktorzy. Wydarzenie adresowane do miłośników motoryzacji oraz zlot food trucków. Będzie też prowadzona zbiórka krwi, rejestracja dawców szpiku Fundacji DKMS oraz nauka udzielania pierwszej pomocy. To wszystko w tym wydaniu magazynu informacyjnego Urzędu Miasta. Zapraszamy Państwa za tydzień.